drodzy, a teraz chciałbym przejść do słowa, z którym chciałbym się dzielić, które chciałbym przekazać. Dwa fragmenty przeczytam Bożego Słowa. Jedno, pierwszy fragment z Ewangelii Łukasza z 13 rozdziału, od wiersza 24, a drugi fragment będzie z drugiej księgi królewskiej, z rozdziału drugiego. Myślę, że jest to niesamowicie istotne, jeżeli chcemy doświadczać, przeżywać Boga więcej i więcej w swoim życiu. Pan Jezus mówi tak w Ewangelii Łukasza, może wiersz 23 w kontekście, żebyśmy to zobaczyli. I rzekł ktoś do Niego, do Jezusa: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: nie wiem, skąd jesteście. I drugi ten fragment z drugiej księgi królewskiej, z drugiego rozdziału, trochę dłuższy. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal i rzekł Eliasz do Elizeusza: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę, i stąpił do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie prorocy, którzy byli w Betelu, i do Elizeusza i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę, i weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie prorocy, którzy byli w Jerychu, i rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę, i poszli obaj. A poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. A on odpowiedział: o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzielił ich od siebie. I Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela, jego konnico, i już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego. Zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę, i Elizeusz przeszedł. Drodzy, chcę dzisiaj mówić o ludziach, o gwałtownikach, o ludziach, którzy, jak Pan Jezus sam powiedział, że gwałtownicy porywają Boże Królestwo. Nie ludzie obojętni, nie ludzie, którym nie zależy, ale ludzie, którym zależy na Bogu, na Bożej mocy, na Bożym działaniu. I oni stają się gwałtownikami, aby to Boże Królestwo, Jego moc objawiała się w ich życiu. To jest niesamowicie ważne też to, co Tymoteusz powiedział.
Bez względu na to, jak się czuję, czy mam dobre uczucia, czy złe, mam chodzić nie uczuciami, ale wiarą, zaufaniem wobec Boga. Dlatego, że uczucia są tak zmienne i wpływ na nie mają tak różne czynniki, stan zdrowia, pogoda, różne sytuacje i te przez uczucia diabeł próbuje nas ograbić z wiary. Ale gwałtownik to jest ktoś, który jest skoncentrowany na wyraźnym celu. On za wszelką cenę, wbrew tego, że nie ma sił, bo tak mu się wydaje, nie ma odczuć właściwych w tym kierunku nawet, bo diabeł jakby, czy Bóg pozwala, żeby człowiek był pozbawiony nawet tego rodzaju odczuć, ale on wie, on zna Boga i on pragnie Boga i Jego działania, Jego mocy w swoim życiu ponad wszystko, wbrew wszystkiemu. I dlatego Jezus mówi, że tacy ludzie porywają Boże Królestwo. A wiecie, jaka jest definicja Bożego Królestwa? To jest sprawiedliwość, to jest pokój Boży i to jest radość w Duchu Świętym. I ci ludzie porywają Boże obietnice, dlatego że wiedzą, że Bóg chce ich błogosławić i ma to dla nich i oni nie chcą z tego zrezygnować. Do czasu Jana był zakon i prorocy, mówi Jezus. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do Niego, pamiętacie? Gwałtem wdziera. Gwałtem się wdziera. Wiecie, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy czytamy Biblię, Bóg nie ma nic przeciwko temu, że stajemy się takimi gwałtownikami, takimi wołającymi za Panem, pobłogosław moje życie. Źle jest, kiedy w zgromadzeniu milczysz. Źle jest, kiedy w zgromadzeniu nie otwierasz swoich ust, nie wołasz, Boże, potrzebuję pomocy. Dlatego, że tak jak już słyszeliśmy, zgromadzenie ludu Bożego, gdzie jest szczególna Boża obecność, jest między innymi po to, abyś pozwolił Bogu działać i dotykać Twojego serca i Twojego życia. Jezus jest tutaj i chce okazywać swoją moc, ale muszę stać się gwałtownikiem, takim człowiekiem, któremu zależy, który chce wbrew niechceniu, które przeżywa, który pragnie wbrew różnym okolicznościom, które próbują go zniechęcić. Wielokrotnie, kiedy przyjeżdżam, czy tu, czy tam, kiedy siadam, zaczynam uwielbiać i nagle przychodzą na mnie dziwne odczucia. Czuję się zmęczony, czuję się czasami zniechęcony. I właściwie to chciałbym posiedzieć i posłuchać. Dosłownie. I muszę w sobie to przełamywać w modlitwie, mówić: nie, Panie, ja chcę głosić, a Ty daj mi siłę do tego, abym mógł przekazać słowo. I muszę Wam powiedzieć, to kosztuje dużo, czasami bardzo dużo. Bo toczymy walkę i diabeł chce ograbić Kościół, chce ograbić zbór, chce ograbić ciebie i mnie z tego, co Bóg chce nam dać w zgromadzeniu. Ale nie chcemy być ludźmi, którzy przychodzą tylko coś posłuchać, ale chcemy Go uczcić i chcemy wziąć od Niego to, co On ma dla nas najlepszego. Amen. Ale żeby to się stało, to muszę zająć postawę takiego człowieka, który gwałtem się wdziera, gwałtem przychodzi przed jego tron, mówią: Boże, ja chcę tego, ja chcę być pobłogosławiony, ja chcę widzieć cuda i znaki w swoim życiu, ja chcę być uzdrowiony. I tutaj, kiedy uczniowie pytają Jezusa, kto może być zbawiony? I znowu Jezus zwraca uwagę na ludzi, którzy, oni nie tylko tak mówią: no Boże, jeśli chcesz, to mnie przecież zbawisz. Muszę Ci powiedzieć: nie, nie, nie. Bóg chce, żebyś był zbawiony. Tak jest napisane. Ale Bóg oczekuje, że Ty przyjdziesz do Niego i zawołasz, będziesz wołał: Boże, ratuj mnie, zbaw mnie, oczyść, przemień moje życie. Wtedy będziesz zbawiony. Dlatego Jezus mówi na pytanie, kto będzie zbawiony? Jezus tam odpowiada swoim uczniom,
mówiąc: starajcie się. Starajcie się, inne tłumaczenia mówią: usilnie się starajcie. Wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało, a nie będą mogli. Gdy wstanie, kiedy nie będą mogli? Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówią: o, nagle stali się gwałtownikami. Ale brama już została zamknięta. Ciekawe tam jest słowo, kiedy mówi starajcie się, tam jest to słowo greckie agon, od którego pochodzi słowo agonia. Agonizeste, usilnie, wręcz, słuchajcie, jeżeli potrzebuję ratunku, jeżeli tonę, jeżeli ginę, jeżeli zsuwam się w przepaść, to ja wołam, ja krzyczę, ja błagam. Jezus mówi: bądźcie takimi, którzy chcą się wedrzeć do Bożego Królestwa. Wzywajcie mnie, wzywajcie mojego imienia. Przypomina mi się historia pastora, ewangelisty Reinharda Bonke. Miał brata. Nie wiem, czy był starszy, czy młodszy, ale brat szedł zupełnie swoją własną drogą. Z daleka od Boga. Nie wierzył w Boga. Nie wierzył, że w ogóle jest. Jego brat był sługą Bożym i namaszczonym ewangelistą, a on był ateistą. I kiedy Reinhard Bonke opisuje tą historię, mówi: ja wtedy byłem w Afryce, 3000 kilometrów gdzieś tam mój brat. Jego brat postanowił popełnić w końcu samobójstwo. Zmarła mu żona, coś się wydarzyło. Powiedział: to jest koniec. I zanim do tego doszło, w nocy właściwie miał sen, ten brat miał sen. Mgła, most i on z tego mostu spada w przepaść. I zaczyna wołać i mówi: obudziłem się cały spocony. Wtedy usiadł i mówi tak: jeśli jesteś Boże, Ty, w którego wierzy mój brat, to daj mi dowód tego, że jesteś. Bo moje życie nie ma żadnego sensu. 3000 kilometrów w Afryce Reinhard Bonke śpi i ma sen. Widzi most, mgłę. I ten most nie ma barierek. I widzi swojego brata, który idzie. I on widzi, w jak wielkim jest niebezpieczeństwie. I zaraz spadnie. I mówi: obudziłem się przerażony, spocony, tak jak jego brat, o tym on nie wiedział. Obudziłem się w tej nocy i wołam: Boże, ratuj mojego brata. I napisałem do niego list. Pojednaj się z Bogiem. Miałem taki i taki sen. Wyobrażacie sobie szok tego brata, który otrzymuje list. I to był moment, kiedy uklękł i oddał swoje życie Jezusowi. Gwałtownicy porywają. Ludzie, którzy czasami są na krawędzi, którzy w desperacji, a Bóg jest dobry, Bóg jest miłosierny, Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, halleluja. I czyni niezwykłe rzeczy, aby w tym momencie, w tej sytuacji tak strasznej, podać nam rękę i wyciągnąć nas. Gwałtownik, jeśli chodzi o swoje zbawienie. Czy jesteś takim gwałtownikiem, bo chodzi o twoją duszę, o twoje życie, o twoją wieczność? Czy wołałeś, czy wołasz, czy zaprosiłeś, czy byłeś tak długo na kolanach, aż nie odebrałeś, że Bóg ci przebaczył? Bo przyjdzie czas, kiedy gospodarz zamknie drzwi. I chcę wam powiedzieć, kiedy Bóg otwiera, nikt nie może zamknąć. A kiedy Bóg zamyka, pamiętacie, co jest powiedziane? Nikt nie może otworzyć. Nikt.
kiedy Noe wszedł do arki z całą swoją rodziną, kto zamknął drzwi do arki? Bóg. Zamknął drzwi. Już nikt nie mógł uratować swojego życia. Wiecie, co tam się działo, kiedy wody zaczęły wypływać z gruntu, z ziemi, wytryskiwać źródła i deszcz zaczął padać przez 40 dni? Tam oni musieli walić w tą arkę, kiedy tylko na początku mogli. Ale to sam Bóg zamknął. Koniec. Czas łaski się skończył. I tak będzie, kiedy Jezus przyjdzie. Będą walić w drzwi, ale gospodarz zamknie drzwi. Panie, przecież my słyszeliśmy Twój głos. Panie, nauczałeś. Gwałtownicy, bądź gwałtownikiem odnośnie swojego własnego życia. Idź do Boga, wołaj tak długo, aż doświadczysz, zaufasz, że krew Jezusa obmywa cię z wszelkiego grzechu i ufaj Zbawicielowi. Ale Elizeusz jest innym przypadkiem. Jest sługą Bożym. Jest człowiekiem, który należy do Boga. Jest człowiekiem, który chodzi z Bogiem. Jest zaangażowany w Boże Królestwo. Tak jak my. Należysz do Niego. Chodzisz do zboru. I tutaj, kiedy patrzę na Elizeusza, to drodzy, widzimy, jak na przykładzie Elizeusza i Eliasza mogę widzieć, jak Bóg szuka liderów, szuka swoich naśladowców, którzy będą mieli właściwą postawę serca przed Bogiem. To dotyczy każdego z nas. Bóg ciągle ma więcej dla ciebie i dla mnie i chce coś więcej z swojej chwały objawić tobie i mnie. Możemy po prostu powiedzieć, właściwie to ja już nic więcej nie potrzebuję. Ale u tych, którzy żyją z Panem, jest ciągłe pragnienie oglądania Pana więcej. Bo my wiemy, że wiele nam rzeczy nie dostaje. A więc Bóg szuka takich ludzi. To jest przykład Elizeusza i Eliasza. Wiecie, niektórzy za nowe rzeczy w Kościele mogą uważać styl nabożeństwa. Czy też wiek liderów. Tych starszych trzeba powoli tak... My wiemy, że tak musimy zrobić miejsce. To jest... Ale teraz Kościół należy do młodych. Nie, drodzy. Są jedni i drudzy w Kościele. Niektórzy myślą, że styl, jeżeli coś wprowadzimy, to stworzy niesamowitą obecność Bożą. Tak nie jest. Po prostu na Bogu te rzeczy wrażenia absolutnie nie robią. Amen? Bóg patrzy na twoje i na nasze serca, na serce ludu Bożego. I kiedy tam widzi serce uniżone, głodne, pragnące, On chce to serce wypełnić swoją chwałą i mocą. Dlatego Bóg szuka ludzi, swoich ludzi, aby im udzielać błogosławieństwa. Pamiętajmy, że i nigdy nie zapomnijmy, że wielkie rzeczy z Bogiem rozpoczynają się od wierności Bogu w małych rzeczach. W małych rzeczach. W małych rzeczach. Pan Jezus kiedyś opowiedział takie podobieństwo. W małym byłeś wierny, nad wieloma cię postawię. Małe rzeczy. Czasami wydawałoby się, przepraszam, nieistotne, ale nie nieistotne w oczach Boga. Nawet kubek wody poddany w imieniu Pana Jego słudze będzie nagrodzony. To jest niesamowite. Józef był wierny w domu Potyfara. Zwróćcie uwagę, Józef był wierny w obowiązkach, które na nim spoczywały.
Wierny, jako szafarz zarządzający domem Potyfara. We wszystkim był wierny. W więzieniu był wierny. Zarządcy więzienia i wypełniał wszystko, co mu powierzono. Słuchajcie, on mógł powiedzieć, to jest już koniec powoli mojego życia, no ja już się stąd nie wydostanę. Ciągle idzie w dół. Sprzedali mnie. Byłem w, jakoś się odnalazłem w domu Potyfara, teraz jest jeszcze gorzej, jest więzienie. Ale on we wszystkim starał się służyć Bogu wiernie. Robić najlepiej, jak potrafi, rzeczy, które mu zostały zlecone. A Bóg to widzi i Bóg go wywyższył. Elizeusz, to jest pierwsza rzecz, kiedy mam stać się takim, bo skądś się to bierze, że ktoś jest, staje się gwałtownikiem. On przychodzi, on ma czas z Bogiem, on idzie się modlić, on zamyka swoją komorę i on mówi, Boże, ja potrzebuję, ja chcę Ciebie oglądać więcej. Oczywiście, że nie możemy całego życia przemodlić, chociaż mamy się nieustannie modlić. Ale w tym wszystkim, jak żyjemy, co robimy, Bóg chce widzieć w Tobie i we mnie pragnienie Boga. Zaczyna się to od służenia. Elizeusz w dziwny sposób, znaczy dziwny, Eliasz, wiecie, przeżywał kryzys wiary, przeżywał strach o swoje życie i wydawałoby się, że jest w najlepszym miejscu, bo wielki triumf na górze Karmel, ogień spadł z nieba, Bóg się do niego przyznał, wystarczyły słowa bezbożnej kobiety. Mówi, jutro zrobię z tobą to, co ty zrobiłeś z prorokami Baala i tam jest napisane, i zląk się. Wiecie, diabeł działa przez lęk i strach. Tak jak próbuje nasze emocje zakłócać, dawać zniechęcenie, tak działa też przez strach. I pamiętaj, strach nie pochodzi od Boga. To jest przeciwnik, który atakuje twoje życie, moje życie. Ale dla mnie sytuacja Eliasza i to, co przeżywał, jest takie, wiecie, Biblia jest szczera, jest uczciwa. Namaszczony mąż Boży wpada w ogromne zniechęcenie. Właściwie rzuca służbą. Chce być sam. Wiecie, jak ktoś chce być sam, nie chce mu się żyć, nawet jeść. Dzisiaj byśmy powiedzieli, to jest stan depresyjny. On nie był chory na umyśle, nie. On przeżywał ogromne zniechęcenie. I chciał umrzeć. I właśnie w tym momencie, wcześniej Bóg, Boża obecność go podnosi, ale właśnie po tym przeżyciu Bóg daje mu Elizeusza. I w 19 rozdziale tej samej księgi, pierwszej królewskiej, 21 rozdziale, kiedy Elizeusz jest zajęty pracą w domu swojego ojca, Eliasz rzuca na niego, przykrywa go płaszczem i mówi, chodź za mną. I ten zostawia wszystko. I idzie. I tam jest napisane, że i zaczął służyć Eliaszowi. Gwałtownik. Gwałtownikiem staje się człowiek, który i na którego Boża moc będzie mogła stępować. To jest człowiek, który zaczyna służyć w Bożym Królestwie. Od najmniejszych rzeczy, ale ma serce sługi. I moglibyśmy dzisiaj powiedzieć tak, że Elizeusz nosił walizkę za Eliasza. Był sługą. Był, że tak powiem, pod ręką. Był tym, który wspierał Eliasza, który wyszedł z kryzysu. Bóg go wyprowadził, ale od tej chwili Bóg dał mu pomocnika i dał mu kogoś, który był przy nim blisko.
I nawet kiedy już Eliasza nie było, ta druga Księga Królewska w jednym miejscu, kiedy już Elizeusz widzi, że moc Boża, ta, która spoczywała na Eliaszu, spoczywa na nim. Kiedy ten płaszcz opadł z zabranego do nieba Eliasza, on go wziął i uderzył w Jordan. Nagle zauważył, Jordan się rozstąpił. Tak więc był sługą. Kiedy znalazł się później w trudnej sytuacji z armią izraelską na pustyni, to ludzie mówili, tu jest ktoś, kto służył Eliaszowi. Nazywa się Elizeusz. Drodzy, jak ważnym jest, żebyśmy byli, jeśli chcemy wzrastać i chcemy doświadczać mocy Boga w swoim życiu, abyśmy zaczęli służyć tym, co możemy, ile możemy, najlepiej jak potrafimy, być w tym wiernym Bogu, a wtedy będziesz chodził na głębie Jego obecności, Jego mocy. To nie stanie się tak, że będziesz patrzył i myślał, że tak Pan Bóg puknie cię w głowę w pewnym momencie i mówi, rób to czy tamto. Zacznij i rób najlepiej jak możesz, to co możesz. Druga rzecz, Elizeusz miał pragnienie Boga i Bożych rzeczy. Nie tylko był sługą, ale miał to pragnienie. Eliasz robi wszystko, żeby go zniechęcić. Zostań tutaj, ja muszę iść tam. Zostań tutaj, ja muszę iść tam. A on mówi, nie, nie, nie. Ja idę tam, gdzie ty idziesz, bo ja coś chcę. Ja chcę mieć z twojego ducha. Ja nie puszczę się ciebie. Wiecie, czasami chrześcijanie pozostają w danym miejscu i nie mogą, że tak powiem, jak zabuksowali, tak zabuksowali i zostają w tym miejscu, ugrzęźli. Nie ma żadnego rozwoju. Ale Elizeusz mówi, nie. Moje pragnienia sięgają o więcej Bożych rzeczy niż do tej pory. Ja widziałem, było cudowną rzeczą być razem z Eliaszem, widzieć, jakie cuda, jakie wielkie rzeczy Bóg czyni. To jest wspaniale być przy takim namaszczonym Bożym słudze, ale ja chcę być podobny. Ja chcę też doświadczać Boga w Jego mocy, w Jego sile. A więc Elizeusz nie chce ani fizycznie, ani duchowo pozostać w miejscu, w którym jest. Chce więcej i więcej. Drodzy, ja wiem, że ci, którzy mają silne pragnienia, także muszą uważać, żeby przy tych silnych pragnieniach przeciwnik nie poprowadził ich gdzieś w innym kierunku, bo tak też bywa. Ale jeżeli jest w nas pokora, ciągle, bo jesteśmy sługami, to w nas będzie właśnie taka trzeźwość, czujność, aby nie wychodzić poza to, co Bóg mówi w swoim świętym słowie. I będziemy czekać na Boga i na Boże działanie. Jeżeli jest w nas to pragnienie, jeśli zaczynam służyć, jest w nas pragnienie, zwróć uwagę, że człowiek, który nie służy, on nie odczuwa potrzeby modlitwy. No bo o co on się będzie modlił? Modlitwę zaczynasz się modlić, kiedy masz stanąć i powiedzieć świadectwo. Tak sądzę, kiedy masz poprowadzić nabożeństwo, kiedy masz usłużyć słowem, kiedy masz zagrać, zaśpiewać, kiedy masz głosić, chcesz komuś powiedzieć, widzisz swoją bezradność, czy widzisz swoją słabość i wiesz, że do tych rzeczy Bożych potrzebny jest Bóg, Jego zaangażowanie. Inaczej to będzie tylko z siły ciała, prawda? Za każdym razem. I to jest właściwe, kiedy służę, mam pragnienie, ale to prowadzi mnie głębiej, bo służąc Bogu i mając pragnienie, zdaję sobie sprawę, że ja muszę się zacząć modlić. Bo sam nie dam rady wykonać rzeczy, one całkowicie przerastają moje i nasze możliwości.
Elizeusz zaczyna się modlić, tak to nazwijmy. W końcu, wiecie, jak się uczepił tego Eliasza. I dochodzi do momentu, kiedy przychodzi ta chwila, kiedy Bóg ma zabrać Eliasza. I w końcu mówi, co mam, proś, co mam dla ciebie zrobić? Co chcesz? Co chcesz? Wiecie, to się przejawia od zeszłej niedzieli tak mocno i w czasie modlitwy też to się przejawiało. Co chcesz, żebym ci uczynił? Co chcesz? Daj mi 2/3 twojego ducha. Stare tłumaczenie Biblia Gdańska podaje, daj mi dwójnasobnego. I żeby to jakoś pogodzić, tekst mówi, daj mi 2/3 twojego ducha. Tak jest oryginał. 2/3. Ale on staje się podwójnym wtedy, kiedy zrozumiemy, że w zakonie, w prawie mojżeszowym, pierworodny syn miał wziąć podwójnie 2/3 dziedzictwa ojca, a reszta rodzeństwa, reszcie przypadało 1/3. Mówi, ja jestem jak twój syn pierworodny, duchowy. Ja chcę mieć 2/3. Wiecie, on nie poprosił o pieniądze, o jakieś inne materiały. Nie, jego to nie interesowało. Ja chcę mieć tego samego ducha, który spoczywa na tobie, Eliaszu. Gwałtownik. Nie został w miejscu. Nie dał się zbyć. Tak jak ta niewiasta, Syrofenicjanka, która przyszła do Jezusa. On mówi, niedobrze jest brać chleb, który należy się dzieciom i dawać szczeniętom. Ona nie dała się zbyć. Inaczej mówiąc, Elizeusz chciał dla siebie wszystko, co tylko możliwe. Ani mniej, ani troszkę mniej. Daj mi 2/3 tego ducha. Wiecie, gwałtownicy porywają królestwo. Jesteśmy wezwani do tego i właściwie z jednej strony, popatrzcie, Biblia mówi, że zostaliśmy ubłogosławieni we wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. A z drugiej strony jest powiedziane, że mamy prosić o rzeczy, aby stawały się, urzeczywistniały się w naszym życiu. Czy to dary ducha, czy moc Ducha Świętego. Gwałtownicy, gwałtownicy. W każdej dziedzinie tego, co Bóg ma dla nas. Bóg chce widzieć twoje i moje zaangażowanie, nasze chcenie, nasze pragnienie oparte o Jego obietnicę, o Jego słowo. I dlatego Jezus powiedział, proście, a będzie wam dane. Ale proście. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A więc prośmy. Dlatego też ta modlitwa cały tydzień była, abyśmy prosili. I jestem wdzięczny Bogu, że tak wiele osób odpowiedziało na to wezwanie i mogliśmy tutaj być co wieczór i doświadczaliśmy błogosławieństwa Bożego. 2/3 ducha. O jakiego ducha on prosi? Jest to Duch Boży Święty, który spoczywał na Eliaszu. Drodzy, jest to duch wiary. Eliasz był człowiekiem wiary. Amen. Wiecie, Bóg działa w dziwny sposób, ale dał mu Bóg jakiś, nie wiem, rok, ileś czasu nad potokiem Kerit, kiedy musiał ukrywać się przed Achabem. Ja nie wiem, siedzieć nad potokiem przez tak długi czas i nic nie robić, Andrzej by nie wytrzymał. On zaraz by tam wziął kopaczkę i coś, jakiś tam przekop zaczął robić. Ja nie wiem, ja bym nie dał chyba rady, no siedzieć w jednym miejscu. Wiecie, czasami nam się wydaje, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie nic się nie dzieje. Przecież ja chciałem więcej. I są takie chwile w naszym życiu, że jesteśmy i wydaje się, że Bóg nie działa i właściwie tracimy czas i czas leci, a tu chcemy... Cały czas On jest w woli Bożej. On ma wiarę. Bóg mu kazał tam być i czekać. I mówi, zatroszczę się o ciebie i poślę te złodziejskie ptaki, jakimi są kruki, żeby cię karmiły. Wiecie, że kruk
podkrada, kradnie, zabiera. Nie, daje. Jakby Pan Bóg nawrócił kruki, tak zmienił ich naturę i one regularnie przynosiły mięso nad potok Kerit dla Eliasza. Wiecie, Bóg jest cudownym Bogiem. Halleluja. I nie martw się, że czasami wydaje ci się, że jakby wszystko stoi, nic się tutaj nie zmienia, ale wiesz, że to jest miejsce, w którym Bóg ci powiedział, masz tam być, to bądź i czekaj wiernie i ufaj Bogu. Bóg nie przychodzi ani za późno, ani za wcześnie. To jest, daj mi podwójnego ducha, tego ducha Bożego, który jest w tobie, Eliaszu. Daj mi tego ducha, który daje wiarę, wzmacnia wiarę, zaufanie do Boga w każdej sytuacji. On patrzył, jak ten potok ledwo się już zaczyna sączyć i nagle nie ma wody. I przyszło słowo. Halleluja. Wiecie, kiedy kończy się jedna rzecz, Bóg otwiera nowe drzwi i mówi teraz idź. Tam do Sarepty, tam nakazałem wdowie, aby cię karmiła. Wiecie, dla mnie to są szokujące rzeczy, jak to czytam, niesamowite rzeczy. Nie posłał go do milionera, nie posłał go do wdowy, która właściwie miała ostatek mąki i oliwy i zbierała chrust, żeby to jeszcze ten ostatek przygotować, a później spokojnie umrzeć. Ona z dzieckiem. Wiecie, jak Żydzi byli poirytowani, jak Jezus wspominał, było wiele wdów Izraelu, ale do żadnej nie został posłany Eliasz, tylko do tej poganki, do tej wdowy, poganki, którymi wy gardzicie. Bóg nie gardzi żadnym człowiekiem. Zbawienie jest dla wszystkich. Łaska jest dana wszystkim. Wiara. I ona mówi, ja tu mam, umrzemy, a on ma słowo od Pana. Nie zabraknie mąki. Nie zabraknie oliwy. Aż Pan nie spuści deszczu. Wiara. Wiara. Wiesz, nie potrzebujesz wiary, jeżeli jesteś zaopatrzony we wszystko. Nie potrzebujesz żadnej wiary. Ale kiedy nie masz, a powinieneś mieć, potrzebujesz wiary. Dlatego Bóg mówi, i to w sensie materialnym, mówiąc o nas, nie opuszczę cię, ani cię nie porzucę. Tam mówi Bóg o materialnym zaopatrzeniu, w Starym i w Nowym Przymierzu. Przestań się martwić naprzód. Wiara jest, daj mi tego ducha. To jest duch posłuszeństwa. Eliasz słuchał, był posłuszny Bogu. To jest duch odwagi. Trzeba było mieć odwagę, żeby stanąć przed Achabem i powiedzieć, królu, na moje słowo nie będzie deszczu. Z powodu twojej bezbożności. I oczywiście straciłby głowę, gdyby Bóg nie ochronił go. Duch odwagi. Pamiętacie, co jest napisane w 2 Tymoteusza 1,7? Nie dał nam Bóg ducha strachu, lęku, tak? Ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Daj mi Twego ducha. Jest to duch usługiwania Bogu i ludziom. Jest to duch zdyscyplinowanego życia. Wiecie, między innymi tym, że mam swój czas z Bogiem i Go pilnuję. Jestem sam zdyscyplinowany w rzeczach duchowych. Jeśli jest nabożeństwo, ja tam jestem, ja tam muszę być. Dlaczego tam musisz być? No bo Słowo Boże tak mówi. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych. Ale mógłbyś coś innego robić. No mógłbym. Mógłbyś coś dorobić. Modlitwa to... Nie, nie.
ja jestem zdyscyplinowany w moim duchowym życiu, a Pan to widzi. I nagle się okazuje, że dobra propozycja, ktoś wziął inny, a nagle się okazuje, że ty masz więcej niż miałeś, bo widzisz, jak Boża ręka błogosławi twoje życie. Duch modlitwy, modlił się Eliasz. Tak Jakub pisze, że Eliasz był poddany tym samym emocjom, uczuciom, doznaniom, co my, ale się modlił, tak? Był człowiekiem podobnym do nas, tam właśnie przeżywającym, ale modlił się i modlił się skutecznie. To jest duch modlitwy i powiem, to jest duch miłości. Czy takiego ducha chcesz? Chcesz służyć, być posłuszny, mieć odwagę, więcej się modlić, pokazywać miłość, wiarę? On o takiego ducha, daj mi. Ja chcę mieć takiego ducha. To jest ten sam duch, który zstąpił na Kościół w dniu 50. Pamiętacie Piotra, który się boi, a w dniu 50 Piotr staje z odwagą i mówi: musicie się nawrócić. To wyście ukrzyżowali Jezusa. Ale to był Boży plan. Czwarta rzecz. Musisz pokonać wszelkie okoliczności, być zdeterminowanym. Czyli dwie rzeczy. Musisz się przeciwstawić opozycji, ale też umieć przeciwstawić się okazjom. Okazjom. Łatwy zarobek, coś tam. Pamiętacie, kiedy Elizeusz, Naaman do niego przyszedł, kiedy został uzdrowiony, Naaman chce go niesamowicie obdarować. A on mówi: nie wezmę od ciebie nic. To Bóg dokonał tego cudu. Ale jego sługa Giezy mówi: taka okazja. A mój Pan nic nie wziął. Wiecie, jak to się skończyło? Okazja. Jeśli mam, chcę być tym Bożym gwałtownikiem, muszę pokonać wszelkie okoliczności. Te przeciwne i te, które stwarzają okazję, są pułapką duchową. Reinhard Bonnke opisał taką sytuację. Przyszła do niego bardzo bogata kobieta. Mówi: dam ci, nie wiem, milion, dwa, nie pamiętam, dam ci taką sumę pieniędzy na twoje kampanie. To by rozwiązało wiele problemów w jego służbie, finansowych problemów. Ale kiedy ona mu to powiedziała, a Duch Boży mu mówi: nie rób tego, i odczuwał wielki niepokój w sercu. I modlił się i przyszedł do niej i powiedział: nie. Miej pragnienie, bądź gwałtownikiem, ale nie daj się wprowadzić tym wszystkim w pułapkę, czy też nie ulegnij opozycji, ludziom, którzy będą stali na drodze, abyś nie szedł Bożą drogą. Pokonaj to. I ostatnia rzecz. Zakotwicz swoją wiarę w niezmiennym Bogu. Halleluja. Bóg nie zmienia swojego zdania. Bóg jest, tak jak już słyszeliśmy wczoraj, dziś i na wieki, ten sam. Wszyscy, którzy macie pragnienie, mówi Bóg, przyjdźcie do źródeł i pijcie. Jezus powiedział: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Połóż swoją ufność całą w niezmiennym Bogu, wiernym Bogu. Drodzy, to jest słowo, które było w moim sercu już od dłuższego czasu, aby dzisiaj na tym nabożeństwie się podzielić tym słowem. Czy jestem gwałtownikiem? Czy jestem człowiekiem, który jest sługą, służy? Czy jestem człowiekiem, który ma pragnienia?
Czy jestem człowiekiem, który to wyraża w prośbie do Boga? Czy mam to pragnienie Jego mocy, mocy Jego Świętego Ducha? Czy jestem człowiekiem, który nie ulega ani pokusie, ani przeciwnościom? I czy moja wiara, wiara mojego serca jest zakotwiczona w żywym Bogu? Powstańmy, aby się modlić. Wierzę w Bożą moc, że Bóg działa w naszych zgromadzeniach. W czasie modlitwy też tego, coś z tego doświadczyliśmy. Że Bóg zadziałał, odpowiedział na drugi dzień na modlitwę. Wierzę, że Bóg chce pomóc tobie i mnie iść dalej do tego miejsca, gdzie rzeczywiście Boża moc będzie stępować, że będę doświadczał Boga głębiej niż do tej pory. Więcej niż do tej pory. I muszę wam powiedzieć, że Bóg nie ma limitów z objawieniem siebie. Dlatego chcemy się modlić. Czy chcesz być gwałtownikiem? Albo inaczej, wzywam siebie, pomóż mi, Panie, ja chcę być takim człowiekiem jak Elizeusz i nie pozwól, żeby ludzie, inni ludzie, którzy może cię zranili, żeby stali się przeszkodą, że ugrzązłeś i nie ruszysz. I nie ruszasz, zamiast iść. Bądź gwałtownikiem. Idź dalej. Nie pozwól się ograbić z tego błogosławieństwa, które Bóg ma dla ciebie jako swojego dziecka. Z tej mocy, którą Bóg ma dla ciebie. Panie, tak dziękujemy ci, że tutaj jesteś. Panie, ja modlę się o siebie, o każdego z nas, abyśmy porywali królestwo. Panie Boże, chcemy się modlić i wołać do ciebie i oglądać twoją wyciągniętą rękę w naszym, nad naszym życiem, nad naszymi domami, rodzinami, bliskimi. Panie, chcemy widzieć twoją wyciągniętą rękę, Boże, w życiu Kościoła i w życiu naszych miejscowości. Dziękujemy ci, że ty się nie zmieniasz. Jesteś wczoraj, dziś, na wieki ten sam. Wywyższamy twoje imię. Halleluja. Halleluja. Może jest ktoś, który dzisiaj potrzebuje pomocy od Boga. Czy czujesz, czy nie czujesz, ale potrzebujesz pomocy, żeby Bóg cię uwolnił w twoim sercu, oczyścił może, albo Bóg pomógł ci, podniósł cię w twoim zaufaniu do Boga. Przeżywamy tak różne rzeczy, jak Tymoteusz mówił. Przeżywamy tak różne chwile. A może potrzebujesz dotknięcia, uzdrowienia. Nie ma to znaczenia. Czy jest coś, że chciałbyś dzisiaj wołać do Boga, być takim gwałtownikiem. Powiedzieć, Boże, przyjdź do mego życia, do tej sytuacji. Jeżeli tak, to zanim się rozejdziemy, zanim brat Janusz zakończy to zgromadzenie, chcemy się modlić, chcemy cię błogosławić. I nie będę dzisiaj też tutaj kogoś prosił na środek, ale czy potrzebujesz, czy chcesz wołać, czy chcesz jakby po raz kolejny być takim nieustępliwym przed Bogiem, Boże, wejrzyj, odpowiedz, daj rozwiązanie. Czy jest ktoś taki, który dzisiaj chce, aby się modlić o Niego i chce się modlić, aby Bóg pomógł? Halleluja, halleluja. Drodzy, to jest niesamowicie ważne. Przychodzimy do żywego Boga, który ciebie i mnie zna, wie dokładnie, ma wielkie rzeczy dla ciebie i dla mnie. I nie chcemy się tego pozbawić. Ojcze, tak dziękujemy ci za te osoby, które dzisiaj wołają tam, gdzie są, na swoim miejscu do ciebie, przychodzą z tym wszystkim, czasami z ciężarem, brzemieniem sytuacji, ale ty jesteś Bogiem mocnym, ty masz wszelką moc. Panie Boże, tak w imieniu Jezusa teraz błogosławię tym osobom, modlę się o twoje błogosławieństwo dla nich czy ich bliskich, z czymkolwiek przychodzą, Panie, wołamy za nimi i błogosławimy ich. I niech objawi się twoja moc i twoje wybawienie.
Niech przyjdzie przemiana, czy w ich życiu, czy w życiu innych. Niech sytuacja będzie przemieniona tak, abyś Ty sobie wziął chwałę, Boże. I daj też odwagę, pokorę tym osobom, aby jeżeli coś trzeba zmienić, naprawić, aby to zrobiły. Aby się nie lękały, nie bały. Panie, bo Ty pokornym dajesz łaskę. W imieniu Jezusa ich błogosławimy. Ogłaszamy, Panie, Twoje błogosławieństwo i zwycięstwo w ich życiu, w tej sytuacji, z którą do Ciebie przychodzą. Niech są błogosławieni. I daj nam usłyszeć, Panie, ich świadectwo. Wołałem do Pana, a odpowiedział mi. Wzywałem Go, a odpowiedział mi. Niech błogosławi Wam Pan. I niech moc Boża objawi się w tej sytuacji, którą przynosicie przed oblicze Boże. Dla Jego chwały. Amen.